Z tej strony Gilatki, zarażam was bardzo serdecznie tym razem na kolejną grę Stickman, która chyba w sumie nigdy nie ujrzała światła dziennego, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, pełnoprawne produkcje, tylko zawsze była dostępna online, więc zagramy sobie w nią dzisiaj i oczywiście zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Pierwsza krew, poziom pierwszy. Oczywiście, jeśli ktoś wie, czy gra kiedyś wyszła, czy nie, to bardzo chętnie się dowiem, bo wygląda trochę jak mobilka i ja przynajmniej nie jestem w stanie śledzić wszystkich mobilek, więc nie wiem. Pierwsza krew zniszczy bazę przeciwnika. Dobra, czyli tworzymy sobie, zakładam na początku osoby, które będą nam wydobywać oczywiście pieniądze, w tym przypadku ropę. Jest i nasz inżynier. Dobrze, więc jedziemy sobie na prawo. Oni również... A też już mają pierwszego. Dobra, bierzemy sobie rzeczywiście jakiegoś karabiniarza tutaj. Niech będzie. Czyli mamy tak... O, on już biegnie na nas. To trzeba uważać, trzeba uważać. Dobra, my będziemy w defensywie. W defensywie. I od razu robimy... A, nie stać nas na kolejnego. A, on nie atakuje. Dobra, czyli możemy poczekać chwilę. Czy on ma dwóch? Nie, on ma jednego. Dobra, atakujemy w takim razie. Haha. Ciśniemy. Wygląda jak rzeczywiście na telefon, ale zobaczmy. Bam, 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 bam. Dobra, załatwiony, proszę bardzo. Teraz tego mu załatwimy. Pytanie, czy będzie w stanie kogoś jeszcze załatwić. Ucieka. Dobra, uciekaj. Uciekamy na obronę bazy. Czy on będzie nas gonił? To jest dobre pytanie. Nie, nie będzie nas gonił, dobra. Robimy kolejnego. Niech będzie dwóch. Tego jednego mu niestety nie załatwiliśmy, co jest lekkim problemem, ale to nie problem, to nie problem. Zaraz sobie stworzymy dwóch. Mamy już trzech w sumie. Chwila, czy ja nie stworzyłem kolesia z karabinem? Jeśli nie, to rzeczywiście mały problem. Czy możemy w ogóle upgrade'ować bazę? To jest moje pytanie. Chyba nie, no możemy upgrade'ować, okej. Teraz musimy też patrzeć, co on robi, bo jakby to jest też bardzo ważne. On ma jednego, więc nie powinien być w stanie generować tyle, powiedzmy, jednostek, co my. Proszę bardzo, już mamy dwóch. Bardzo ładnie się rozstawiają. Możemy też przyspieszyć razy dwa. Dobra, zróbmy to w takim razie. Ustawmy kolejnego, zróbmy kolejnego zbieracza. Myślę, że możemy sobie tam z pięciu mieć czy coś takiego i na spokojnie jesteśmy w stanie to pocisnąć. Każdy z nich zbiera bardzo dużo. Robimy kolejnego i robimy kolejnego. On na razie ma cały czas jednego żołnierza, więc jakby to... Nie jest w stanie nic zrobić. My już mamy takie generowanie tej gotóweczki, że to jest coś. Robimy dwóch w takim razie. Raz i dwa. I robimy trzech. I robimy czterech. Proszę bardzo, produkcja pełną parą. Pełną parą. Kolejnego i kolejnego i kolejnego. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Bardzo ładnie. Dobra, i teraz lećcie sobie na atak! O kurde, jest ich tu dziewięciu. Pru, 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 pru. Rozstrzelajcie go! Dobrze, ale robicie Armagedon! Pięknie, dobra, tworzymy nowe jednostki w międzyczasie. No, czy będziemy w stanie rozwalić? Jest! Proszę bardzo, rozwalamy, pięknie. Także dostajemy 25 gotówki, 25... Nie wiem, co to jest, więc może doświadczenie i jeden klucz. Dobrze, za pierwszy dzień również dostajemy rzeczy, bardzo fajnie. Tutaj widziałem właśnie takie... A, potrzebujemy 10, żeby otworzyć. Dobra, czyli to troszeczkę jest... Tutaj są nasze nagrody dzienne. Możemy tu wejść jeszcze. A, i tu właśnie wydajemy to, powiedzmy, doświadczenie. Czyli 20% więcej może mieć w skrzynce. Dalej mamy wieżę. O, wieżę możemy też zwiększyć. Obrażenia na przykład też możemy zwiększyć. Albo golda, który generuje nam bohater. Możemy też zwiększyć obrażenia albo zdrowie naszych pracowników. Myślę, że tutaj wielkość tego, myślę, to jest na początku spoko. Też mamy sporo rzeczy. W sklepie widzę gotówka razy dwa. Na 30 sekund są szybsi. Tutaj już są drogie rzeczy. Dobra, weźmiemy sobie tą gotówkę razy trzy. Myślę, że to jest ok do zrobienia kolejnych poziomów. Nie mamy też wielu rzeczy odblokowanych. Więc to jest kolejna rzecz. Apokalipsa. Zniszcz bazę przeciwnika. Jakby jak najbardziej w tym momencie. On na początku też nie będzie nic robił. Więc wyślemy. Możemy przyspieszyć. Ok, przyspieszamy w takim razie. Razy dwa oczywiście. Cyk, cyk, cyk. Ciśnijcie i zbierajcie. A, mogą poczekać, aż wszyscy wyjdą, czyli nie na wszystkich to zadziałało. Jak tu... A, czy tu są fale swego rodzaju? Bo nie widzę przeciwnika jakby. I to mnie zastanawia, jak to działa. Dobra, zrobimy sobie dwóch, zrobimy sobie trzech, zrobimy sobie czterech. Tak, to będzie tak działało, to będzie tak działało. Musimy sobie powoli się bronić. Halo, gro, daj mi tutaj podziałać. Aha, gra mi każe teraz cofnąć się wszystkimi. Dobra, niech będzie. I będziemy jeszcze strzelać stąd. A, tu się teraz ustawili. Dobra, robimy ich więcej, robimy ich więcej. To jest na razie podstawa. Oni nie będą w stanie zbyt wiele zrobić. Ale trafiajcie, trafiajcie w nich, halo! Dobrze, dobrze, trafiajcie w nich. Dobra, trochę stracimy zdrowia bazy, ale to nie problem. Dobra, i bronimy się, dobra. Lecicie, lecicie. I teraz... Nie mogę zrobić kolejnego, nie stać mnie, gro. Co ty mi tu proponujesz za dziwne ustawienia? Bierzemy gotóweczka razy dwa i cyk, cyk, razy dwa. I ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Zbierajcie to hajsiwo.
I pięknie, ja tu w międzyczasie obserwuję, idzie kolejnych czterech. Dobra, możemy zrobić kolejnych. Oni tutaj, no moich jest więcej, więc o kurde, też będą. Ich czterech tu było, o kurde. Oni są mocni, naprawdę są mocni. Dobra, tworzymy więcej jednostek. Myślę, że w chwili obecnej to jest jakby najważniejsza rzecz, która jest dla nas. Nie możemy też postawić żadnych, powiedzmy, uzbrojeń czy czegokolwiek takiego. Możemy też jednego tego zrobić. O kurde. Dobra, i znowu kolejnych dwóch tych. Dobra, cofamy się na bazę, szybko, szybko. Pyr. Dobra, może być was tylko tylu? Dobra, ale możemy ich bardzo łatwo pokonać. Dobra, w ten sposób możemy to podziałać. W ten sposób możemy tak to ogarnąć. Dobra, jeszcze zrobimy sobie dwóch, żeby jeszcze szybciej wydobywali pieniądze. Jak będą szli, to oczywiście będziemy wchodzić sobie do bazy. Więc póki co robimy więcej jednostek. I będziemy z czasem w stanie się oczywiście bronić coraz bardziej. O kurde, dobra. Oni jak tu będą podchodzili, tylko to ich cofam. Cofajcie się. Dobra, i ciśniemy wszystko. Cyk, rozstrzelajcie ich tam bardzo ładnie. O kurde. Wyjdźcie i rozstrzelajcie! Pięknie! O, czyli w sumie mogłem się bronić bazą. Patrząc na to, no tego się nie spodziewałem. O, mamy nową jednostkę! Tego palacza mamy. Dobra, wszystko jasne. Na chwilę obecną myślę, że jednak chciałem im zwiększyć to plus 20, ale to będzie plus 20 jak zapełnię całe, czy plus 20 za każdym razem? Ha, to jest dobre pytanie tak naprawdę. Dobra, co tu mamy? Apokalipsa, czyli znowu będą nas atakować. Nie, musimy pokonać bazę przeciwnika. Dobra, to robimy w takim razie. Bez problemiku. Speed razy 2 oczywiście. Wypuszczamy sobie dwóch. Myślę, że to jest dobra opcja na początek. Niech pozbier... Chwila, jak to już tak? Już atakujecie? Dobra, wracajcie. Mój bohater tu będzie strzelał. Pyk, pyk. Dobra, idziemy znowu. Zróbcie kolejnego. Dobra, on ma kolejnego wysyła. Dobra, nie problem jakiś wielki. Dobra. Wracamy do bazy. Niech podejdzie. Cyk, 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 cyk. Idziemy do tego. Zrobimy sobie dwóch karabiniarzy. Naszych przyspieszymy. Oj, 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 oj. Lekko. O, cofnął go. Wystraszył się. Haha. Wiedziałem, proszę bardzo, żeby tutaj zadziałać w jakiś sposób. Dobra, zrobimy sobie jednego palnikarza, bo jesteśmy w stanie to zrobić. O... Dobra, to jest dziwne. W sensie on tu się chyba też wystraszył, że akurat kogoś wysłałem znowu. Możemy zrobić więcej. O kurde. Palnikarz, trochę średnio ich przypalasz, że tak powiem. Musisz ich mocniej przypalać. Dobra, ciśniemy, kurde, wszystkich jak tutaj się da. Tylko proszę bardzo, będziemy niszczyć bazę przeciwnika. Jest ich czterech. W sumie to jakby sami zaatakowali, byłoby łatwiej. Dobra, zrobimy sobie więcej palnikarzy. Będziemy tutaj pilnować. Dwóch zrobimy. No, zaatakujcie nas, będziemy w stanie jakkolwiek się bronić, tak naprawdę. Dobra, robimy to, proszę bardzo. Cyk, jeszcze jednego. Oni tu na początku stoją, bo oczywiście muszą mieć najlepszy zasięg. Jak wy stoicie? Dobra, myślę, że jesteśmy w stanie tutaj zrobić mały zapas pieniężny, tylko... Dobra, i lecimy na atak. Atak! Szturmem ich! Szturmem! Palcie ich! Brrr, dobrze! Palcie ich pięknie! Dobrze! Ucieczka! Co to za ucieczka? Tchórze! Kurde, dobra, rozwalamy im tą bazę. Może będziemy w stanie... O kurde! O kurde! Dobra, musimy stworzyć trochę więcej jednostek. Dobra, tu jeszcze jeden albo... O, nie był w stanie. Obrona, oczywiście. Robimy obronę, niech oni sobie tu nie myślą, kurde. Znowu będziemy sobie robić jednostki. Pyk. Jeden został. I pół zdrowia. Nie wiem, czy ta baza w ogóle jest w stanie im się naprawić jakkolwiek. Więc na razie znowu zrobimy sobie wszystkich tych, co możemy. Bo pieniędzy nam starcza na spokojnie i robimy sobie naszych palnikarzy. Myślę, że jak będziemy mieli czterech, możemy iść. Na spokojnie możemy ich iść i ich cisnąć. Ojej. Teraz tak, tu kolejny. Dobra, i jakby go robią się kolejni. Myślę, że jeszcze tak, jeszcze dwóch się, jeszcze jeden się robi i idziemy znowu na atak. Oni nie są w stanie nic zrobić w tym momencie, dobra. Atak! Szturmem! Proszę bardzo, palcie ich. Prrr, te palniki też robią, po prostu jakby laserami strzelali. Spalcie to! O, palenie robi tu piękną robotę. Warto ich mieć, warto ich mieć. Dobra, mamy znowu troszeczkę załadowane. Myślę, że możemy sobie w armory tu zainwestować, czyli tak, to jest 20% po całym zużytym. To już nie jest aż tak dobrze, jakbym myślał, że jest. Ale no dobra, niech będzie. To teraz mamy tak, możemy kupić ten Gold Rush jeszcze razy dwa, myślę, że okej. Kampania. Czemu gra mi tu dalej świeci? O, poziom czwarty, zniszcz bazę przeciwnika. No dobra, to robimy w takim razie. Trzech od razu.
Myślę, że nie będę się to jakoś bawił wybitnie. Postaram się zrobić pieniądze, jakiegoś rasza na pieniążki. Niech tutaj będzie, rasz na pieniądze, cyk, cyk, cyk. Zbierajcie, 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 póki jesteście w stanie. Ucieczka do bazy w międzyczasie. Ty go tu zestrzel, dobra, idziecie. O kurde. Ucieka, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Zestrzel go, dobra, pyk. Myślę, że będziemy musieli i tak zrobić jakiegoś sobie karabiniarza, będą nam tu podchodzić, jeśli będą widzieć, że nikogo nie ma. Dobra, jak jest dwóch, to już nie powinni sobie podchodzić. Zrobimy sobie kilku oczywiście naszych tutaj pieniężnych, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, ludzi, cokolwiek. Dobra, jak mamy aż tylu, to powinniśmy być w stanie tu ogarniać mocno, bardzo mocno. Dobra, bardzo ładnie, oni mają póki co jednego, nie jesteście w stanie tutaj finansowo nas dogonić w żaden sposób, więc no, proszę bardzo. Cyk, 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 będziemy mieli 9, nawet więcej. Spróbujcie nas zaatakować. Jednego macie. Co wy chcecie zrobić z tym jednym? My już zaczynamy palnikarze sobie tutaj oczywiście robić, bo czemu nie? O, więcej strzelców, więcej strzelców. Dobra, ostatnich dwóch, bo czterech tak naprawdę potrzebujemy. Sporo ich mają. Naprawdę sporo ich mają. Szkoda też, że nie mogę wybrać sobie, jakie jednostki chcę. O kurde, ale ich tu będzie. O kurde, ale my robimy armię w tym momencie. Ale my robimy armię w tym momencie. O kurde. Dobra, no ciśniemy z nimi, pięknie. I w ogóle gra zapisuje, w jakim miejscu konkretnie, w sensie, jakie jednostki zrobiliśmy. No, wydaje mi się, że mój przeciwnik będzie miał twardy orzech do zgryzienia, biorąc pod uwagę to. No, oni tutaj słabiutko sobie radzą, słabiutko, ja już mam zaoszczędzone 2,5 tysiąca kolejne. Dobra, i ciśnimy. Ciśnimy! Atak! Palimy! O kurde, co to tak było? Jakiś granatnik tam był? O kurde, jak ucieka. Nie był w stanie. Dobra, robimy kolejnych tam 10 czy kogoś. Ale ich tam nie, nie, po prostu miazgę, zobaczcie ile ich było. Nie, nie byli w stanie nic zrobić, kurde. Słabiutko. Oj, mamy nowego. Bazooka man. Plus 25% obrażeń, jasne. No dobra, to w takim razie spróbujmy jeszcze, oczywiście możemy w sklepie sobie zainwestować w to. Można byłoby też zrobić te pociski czy coś. Dobra, zaoszczędźmy sobie na razie. Kampania i samuraj. Nie wiem co to konkretnie. Repel the enemy attack. Czyli o kurde. O kurcze. 3 minuty mamy. Dobra, mamy 3 minuty, żeby odbić ich atak. Oni mają jakieś machine guny w ogóle. To jest ciekawostka. Dobra, przyspieszamy was, bo tutaj będzie ciężko naprawdę. Dobra, mamy chwilę na zrobienie pieniędzy, myślę. Więc ładujemy wszystko na początku w pieniądze, żeby co tylko się dało, żeby były pieniążki. Dobra, i ostatnie 2 minuty robimy sobie na oczywiście naszych tutaj wspaniałych karabiniarzy i inne rzeczy. Nie wiem, ile ich tutaj muszę zrobić. Nie wiem, ile czasu się jeden kraftuje. Mamy ich tutaj ile? 4 na 5, czyli 21 tak naprawdę. Więc no, nie jest aż tak ciekawie. Na razie zrobimy sobie kolejkowanie. Niech sobie tutaj się zakolejkują i zaczną się generować. Myślę, że też chciałbym mieć przynajmniej 4 na 5 z moimi machine gunami. Tak jak tutaj. Nie wiem, czy będzie nam to dane zrobić. Jeszcze mamy rokieciarza. Możemy 2 rokieciarzy zrobić. Oni będą też, myślę, spoko, jak będą strzelać w taką wielką grupę przeciwników. Ale to wiadomo, jeszcze chwilka. Jeszcze minuta została tak naprawdę. Dobra. Jest spoko. 3 się robi. Oni się bardzo długo kraftują, wychodzi na to. Dobra, mamy ich z tyłu. Będzie, powinno być ich wystarczająco. Jest ich 2. Jeszcze 1 się kraftuje. Dobra, i tymi dopalamy jeszcze trochę. Nie wiem, czy zdążę jeszcze kogokolwiek skraftować, Imo. Czy palnikarzy zdążymy jeszcze jakiś zrobić? Zostało nam 9 sekund. Nie jest to zbyt dużo, nie udało mi się zrobić tylu, ile bym chciał. W sensie, jakbym robił normalnych, to mogłoby się to udać. O kurde. O kurde, dobra, po kolei się ustawiają moi, to nie jest dobre, to nie jest do... Rakietniarz tam przywalił. Dobra, oni się zbili w jedną grupę, ale to było głupie z ich strony. Mogłem samych rakieciarzy robić. Kurde, pięknie rakieciarze są w stanie robić robotę. O, mamy gunnera, chwila, nie, gunner był tu. Tu jest rakieciarz, właśnie. Rakieciarze trzeba. I teraz musimy jeszcze zrobić sobie to, czyli oczywiście pociski z nieba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy znowu będziemy musieli coś robić? Musimy się bronić, dobra. Robimy w ten sposób. Jest baza samurajska, czyli nowy przeciwnik. Proszę bardzo, ciśniemy sobie raz, dwa. Nie wiem, czy on będzie tutaj starał się nas wysyłać jakoś jednostki. Nie mamy też za bardzo co zrobić w chwili obecnej, więc zrobimy sobie więcej ich. Zrobimy sobie więcej ludzików, którzy będą nam generować pieniążki. Zrobimy sobie jednego żołnierza, żeby nas pilnował, żeby tutaj bot nie próbował do nas podejść i nas zaatakować, więc na spokojnie jednego możemy zrobić, możemy jeszcze 2 tych podziałać.
Widzę, że na razie tutaj też mocno w ekonomię, na razie przynajmniej. Niech będzie, niech będzie. My również w ekonomię. Bardzo mocno w ekonomię, ekonomię, wiadomo. Teraz też mógłbym ich w teorii zaatakować i wiecie, i byłoby całkiem fajnie, ale no. O kurde, co on robi? Co to za atak jakimś botem w ogóle? Co to ma być? Nawet nie strzela w niego. Aha, dobra, robimy obronę. Robimy w ten sposób. Aha, czyli jak wysyła rakieciarza, to musimy go po prostu w ten sposób załatwić. Dobra, czyli potrzebujemy trochę więcej zwykłych ludzi. Niech będzie. Czyli jeśli będzie, to podchodzimy do bazy. No tutaj więcej zdrowia bazy by się też przydało dzięki temu, patrząc na to. Jeszcze jeden się tu generuje. Jeszcze jeden, żebyśmy mieli 8 przynajmniej na obronę. Niech będzie. Tamten w ogóle nie był w stanie nawet zacząć strzelać. Więc musimy też zacząć powoli rakieciarze sobie tutaj cisnąć, bo oni będą w stanie naprawdę fajne obrażenia zadać. Mi się tak przynajmniej wydaje. No i powolutku możemy tutaj myśleć. Jeśli on teraz zrobi atak, to my po tym ataku ciśniemy. Dobra, dobra, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Zrobimy sobie tak, niech on podejdzie. Podchodzi czy nie? On wystawił go tylko. O, to zdecydowanie gorzej. Do tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale możemy zrobić więcej ich, jeszcze 8. Jak on wystawi 2 roboty, to już będzie nieciekawie, muszę przyznać. Ale możemy też zobaczyć, co robi nasz strzał. Bo jeśli postawi ich tu 2, to mogę wysłać te strzały i zobaczyć, jak to działa. Chociaż wydaje mi się, że jak po tym wyślę sobie tych rakieciarzy, to będzie naprawdę giga robota. O, już nie jestem w stanie. Dobra, to zobaczmy, co robi ten strzał z nieba. A, bo to wszędzie strzela. No dobra, nie było to nie wiadomo jak potężne, ale niech będzie. Lecimy! O kurde, dobra. Myślę, że tutaj bez problemu. Jeszcze jak rakieciarze. Nie, nie, w ogóle nawet nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać totalnie. Rozsypali ich w sekundę. Dobra, bazooka. Teraz jeszcze mamy... Co? Mamy jeszcze coś takiego. Robota. Wow. Wow. Nie mamy expa. To nie problem. Możemy sobie wziąć oczywiście nasze wspaniałe razy 2 gold rush. No, powiem wam, że tu jest sporo do... Wow! Jest giga sporo do robienia. Naprawdę giga sporo jest do robienia. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry, dajcie znać w sekcji komentarzy. Ja będę bardzo wdzięczny. Znowu niszczymy bazę przeciwnika, więc ciśniemy sobie w 4, robimy sobie razy 2 i zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. 2 wyszło. Jak wyjdzie 4, to będziemy w stanie coś zrobić. Ja muszę też patrzeć, czy moi tutaj... O, proszę bardzo, dobra. Idzie jeden jakiś karabinier. Możemy tu ich przyspieszyć troszkę. Ten karabinier sobie tu idzie, idziemy na obronę bazy. Dobra, ty tu go zestrzel, bez problemu, dobra. Teraz tworzymy jednego naszego obrońcę. O kurde, uciekaj to, bo jak on z rakietą tu podchodzi, to już kiepsko. Dobra, jest gites. Robimy jednego bota. Jednego bota, robota! Oh yeah, proszę bardzo. I ciśniemy w ten sposób, dobra. I zbieramy pieniążki, robimy kolejnych, i kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. Musimy mieć ich sporo, myślę, że on nie będzie tutaj na bota wysyłał nie wiadomo jakich jednostek. Możemy też tak naprawdę w tym momencie po prostu siedzieć i sobie czekać. Dobra, możemy zrobić 3 karabiniarzy. Rakieciarze też są kozaccy, totalnie kozaccy i są tańsi na początku. Ale fajne jest to, że w pierwszej linii jakby stoi robot, więc możemy postawić takie 2, nie wiem ile w ogóle ich może stać. Więc no, takie roboty są całkiem gigapotężne. Fajnie, idzie kolejny. Oni sobie zbierają pieniążki. Już mamy tysiaczka kolejnego, kolejne. Mają 4. Rakieciarz jeden jest, który może być problematyczny. My mamy iluś rakieciarzy? W ogóle nie mamy. Dobra, zacznijmy cisnąć, żebyśmy mieli chociaż z 4 rakieciarzy. On też już 2 ma. No, on już widzi, co my tu szykujemy. On widzi, widzi. On ma informacje z nieba. Po prostu ma informacje z nieba i wie, o co tu chodzi. Dobra, mamy 2 rakieciarzy. Robi się 3 i będzie robił się 4. O, oni też mają bota. Już nie będzie tak banalnie. Dobra, my spróbujemy zrobić jeszcze kolejnego bota. I myślę, że takimi siłami powinniśmy być w stanie ich trochę pocisnąć. Tym bardziej, że jeszcze możemy odłożyć trochę pieniędzy. Dobra, i ciśniemy ich. 4 roboty lecą. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. O, a te z tyłu stoją jednostki, ale mi przykro. O, rakieciarze, dawajcie, dawajcie. Dobrze. Pięknie, boty są totalnie kozackie. Dobra, tworzymy 2 jeszcze. Roboty, a rakieciarze stoją pomiędzy nimi. Wszyscy muszą strzelać w roboty, a rakieciarze sobie strzelają po prostu. Jakich tu wystrzelili rakieciarze. Ale piękne to jest, cudowne. Jezu, jakie cudowne. Armory. Dobra, teraz tak.
Wam zdrowie niepotrzebne. Tutaj reloading byłby ok. Wieża. Czy potrzebujemy aż tak wieży? Myślę, że to byłoby całkiem fajne. Dodać im więcej zdrowia, żeby tankowali. To brzmi jak dobry pomysł. Nie mamy żadnego konkretnego tanka, więc myślę, że może to być całkiem dobra robota. Havana. Destroy the enemy base. Dobra. To lecimy w takim razie 4 razy 2. I od razu lecimy na samym starcie. Nie wiem, czy mamy jakiekolwiek pieniądze. Nie, nie możemy kupić. Dobra. Tworzymy jednego żołnierza, który nam to będzie bronił. Wycofujemy oczywiście, bo to nie ma większego sensu się z nimi tu grzebać. Proszę bardzo, wychodzimy. Robimy kolejnych 2, 3. Oni tu będą pilnować jakkolwiek. Czy on będzie w stanie go spalić? On będzie w stanie go spalić, jak najbardziej. Dobra, rozwal go. Okej, okay. Gites. Naprawdę! Wszystkich mi wystrzelał tym nalotem. Nie wiedziałem, że oni w ogóle mogą nalotu używać. O, no to teraz jestem trochę w plecy względem nich. Powiem wam. No, teraz jestem w plecy. I teraz muszę odrobić z powrotem. O kurde, on znowu wysyła jednostki jakieś na mnie. Dobra, to, to rzeczywiście, może rzeczywiście baza tutaj by przydała się troszeczkę lepsza. Myślę, że nie będę się tu bawił w jakieś pojedyncze jednostki. Myślę, że od razu polecimy sobie w bota za 1200. Tylko niech sobie najpierw tutaj ten pociśnie. My tu sobie pójdziemy do bazy. Dobra, jest Gites. Wracajcie do bazy jednak. Dobra, wychodzimy. No kurde, rakietniarz, nie, nie, rakietniarz jest najgorszy ze wszystkich. No nie, nie rozwalaj mi. Już będzie kolejny raz? Jeszcze nie, idzie karabiniarz kolejny. Oni nie są w stanie nazbierać tyle, kurde. Oni zaczynają robotę, on do nich strzela. Co jest śmieszne w ogóle, jak oni wracają, to nie, często nie trafia. No i jest palnikarz. Proszę bardzo, znowu wracamy, jest palnikarz. Zaraz rakietnikarz, no oczywiście, że tak, rakietnikarz już idzie. Jezu, no nie da się z nimi tutaj po prostu podziałać. No come on, kolejnego mi zabiłeś. No ja tutaj nie dam sobie rady po prostu z tym wszystkim. Kolejny karabiniarz. Znowu mam 2. Co jest nie tak? Dobra, musimy więcej w obronę pocisnąć, bo tu się nie da inaczej. Dobra, 2, 3. Czy oni nie stają naprawdę tutaj? Stają, dobra. Idźcie na obronę. Dobra, na razie nie wysyła nikogo, to jest ten plus. Dobra, teraz się boi, bo mam już trochę więcej jednostek. Dobra, czyli nie można iść tylko w ten sposób. Jak widać, trzeba też na obronę cisnąć. Dobra, zbieramy na razie na... Nie, wracajcie do bazy, to nie ma sensu, żebyście wy się z nimi strzelali. Tego tutaj... A, nie byliście w stanie tutaj go pocisnąć, trudno. No co jest? On wrócił sobie po prostu! I co, i co? I nagle tak będą chodzić. Lewo, prawo. Dopóki nie zrobię sobie tego, to nie będę w stanie nic zrobić. Dobra, uciekamy. Znowu ucieczka, wszyscy. Wraz strzelcie ich jakkolwiek. Jeszcze tego ostatniego. Dobra, idziemy. Już 700 coś mamy. Już niewiele. Już naprawdę niewiele. Dobra, rakietniarz. O kurde, nie trafił. Ale dobrze. Ale dobrze, że nie trafił. Weźcie go tam, zestrzelcie. I dobra, jest Gites. 1200. Dobra, robimy bota. Teraz powinniśmy być w stanie jakkolwiek się obronić, żeby tutaj nie był w stanie nam za bardzo cokolwiek zrobić. Dobra, jest Gites, na razie jest Gites. Oj. Dobra, dużo pieniędzy zebrali. Z 4 możemy zrobić. Żeby te finanse, wiadomo, tutaj podrównać. Możemy jednego jeszcze tego zrobić, niech sobie stoi z tyłu. Rakieciarze tu też będą problematyczni, więc zrobimy jednego rakieciarza. Zaraz zrobimy sobie oczywiście armorzaka kolejnego. Liczę na to przynajmniej, że oddadzą na tyle pieniędzy. Dobra, uwaga. No, to już jest... To na razie najtrudniejszy poziom do tej pory. Czy oni będą nas też atakować? To jest kolejna kwestia. Czy będą czuć taki respekt już w tym momencie? Już będzie takie... W tym momencie się nie bawimy. Dobra, no na razie jest Gites. Robimy trzeciego. On na razie nie ma żadnego robota. A roboty były w stanie, no, zmiażdżyć, naprawdę zmiażdżyć mu obronę. Dobra, zrobimy jeszcze 2 rakietowców. Mamy jednego, potrzebujemy jeszcze 3. W ten sposób, dobra. I teraz zbieramy pieniądze na kolejnych. Jakby ci z karabinami, to się totalnie nie liczy w tym momencie. Oni mnie nie interesują. Na razie liczą mnie, liczą się... O kurde, on tych rakietowców już ma 3. Dobra, jeszcze jeden bot i możemy ich zaatakować, myślę. Przynajmniej tylko po to, żeby rozwalić mu jego jednostki. Tylko i wyłącznie po to. Dobra, możemy też w sumie zrobić jakiś palnikarzy może, niech sobie stoją za nimi. Dobra, 3 czy 4 na przykład. Jeszcze trochę finansów. Dobra, może być, jeszcze jeden. Tyk, ostatni. Dobra, ciśniemy, ciśniemy zaraz. Zrobił się, ciśniemy.
Dobra, boty przyjmujecie obrażenie. O, nawet nie są w stanie zrobić, bo stoją w miejscu. O kurde. Rakieciarze byli problematyczni, bardzo. Dobra, rakieciarze trzeba mocno sfokusować. Dobra, jest Gites. I teraz oni muszą uciekać. A my robimy sobie kolejne jednostki tak naprawdę w tym momencie. O nie, nie byli nic w stanie zrobić, totalnie. I proszę bardzo, jak to obróciliśmy pięknie przeciwko nim. Dobra, robimy kolejne. Uuu, już wygląda pięknie. Dobra, dobra. Teraz sklep, kupujemy to oczywiście razy dwa, jakby tu nie ma w ogóle rozmowy o czym, co tutaj się dzieje. Destroy the enemy base. Dobra, robimy dwa, raz dwa. I ciśniemy na razy dwa oczywiście. Dobra. Pięknie, pięknie. Tutaj nie będę na razie ich przyspieszał, bo nie ma ich zbyt wielu. On na razie ma jednostki. Czy on będzie nas atakował? Naprawdę, będziesz nas atakował za pomocą rakieciarza. Potrzebuję jeszcze jednego. Jeszcze dwóch. Dobra, już nie powinni być w stanie się tu rzucać na mnie tak łatwo. Jak będę miał czterech, wiadomo, zbieramy sobie tam na jakieś jednostki. Możemy też przyspieszyć ich minimalnie. Cyk, cyk, zbierajcie. Tu już idą kolejni. Cyk, cyk, cyk. Oni się chyba nie świecą, ale tak samo mają razy dwa, mi się wydaje. Też kto wie. Nie, nie mają. Czyli trzeba czekać po prostu na nich. A, widzicie, już mamy cztery jednostki. Już nie chcą przyjść tak chętnie. Już nie są tacy chętni do walki. Dobra, tylko trochę pieniędzy i robimy tego bota. O kurde. Uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Rozstrzelajcie ich tam bardzo ładnie. Nie wiem, jak oni nie dostali w plecy, naprawdę. Ucieczka, ucieczka! Dobra, rozstrzelajcie ich tu. Dobra, git, git, git. Teraz nie będą chcieli wyjść. Teraz już nie będą atakować, mają trzy jednostki. Naprawdę będą atakować, mają trzy jednostki. Dobra, no! I co teraz, kurde, tchórze? Myślę, że nie ma nawet sensu robić innych jednostek. Myślę, że zbieranie na te jednostki jest po prostu najlepszym możliwym wyjściem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery jeszcze potrzebujemy. Jeszcze czterech potrzebujemy i możemy ich pocisnąć. I tak naprawdę od tego momentu już robimy tylko boty. To jest jedyne, co nas interesuje w tym momencie. Dobra, ty się może schowaj, bo jak wszyscy rzeczywiście idziecie na raz, to jest problematyczne, jak wszyscy się skupiają na jednym bocie. Jak będą dwa czy trzy, to już jest łatwiej zdecydowanie. Ale kiedy oni podlatują sami, to już może być zdecydowanie problem. No widzę, że tutaj gra jakby wyczuwa sobie, czy nas zaatakować w danym momencie, czy nie. My się odsuwamy i jakby my strzelamy w nich, oni tu uciekają, my trochę ich obijemy. W sumie nie tracimy na tym nic, tylko trochę czasu. Okej. Okay. Kolejne jednostki dorabiają. Ja chcę mieć tym razem 8 botów. 8 botów, inaczej się nie ruszam. To jest czwarty. Dobra, uciekamy sobie znowu, a co wymyślić? Czy ja będę się z wami bawił? O, proszę bardzo. Tchórze. Kurde, tchórzaki. Proszę bardzo, jak sobie tu zarabiamy. Z tyłu jeszcze mamy karabiniarzy, oni są tylko i wyłącznie na obronę, więc jakby o to się nie martwię. Zaraz, no właśnie, przyjdzie sporo pieniążków. O, jest, proszę bardzo, pięknie. I zaraz kolejne 1200, już mamy kolejnego. Mamy piątego. Tutaj zaraz będziemy mieli szóstego. Jest szósty. Jeszcze dwóch i możemy się bawić z nimi, myślę. Jeszcze dwóch. Myślę, że tutaj one będą w stanie same to załatwić. On już nawet nie atakuje w tym momencie. Dobra, jeszcze jeden. Ostatni. Oddajcie tylko kasę do tego, do bazy i będzie Gites. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze stówka. Dobra, jest git. Proszę bardzo. Robimy ostatniego bota. Nie rusza się. Nie rusza się, widzicie to? Nie rusza się totalnie, dobra. No i atak! Oczywiście, w ośmiu. O, to jest najgorsze dla nich, że jak moje boty stoją z tyłu, to sobie, o, mogą strzelać, a jego jednostki nic nie mogą zrobić w tym przypadku, bo one mają duży zasięg. O, tam se strzelają niby we wszystkich naraz, ale to, no właśnie, to jest takie, taka robota ich właśnie. No i co zrobisz z tymi dwoma jednostkami? O, trzy jednostki zaczął kraftować nagle. O, zaczął tu cisnąć. No, czy to starczy? Pytanie, czy to stanie? Nie starczyło ewidentnie. Niestety nie udało mu się. Nie udało się, więc możemy sobie zrobić naszego, oczywiście, bota, pyk. Najlepszy bocik, jeśli chodzi o zdrowie, czyli każdy poziom jednak daje 25%. Nie byłem tego pewien, ale już wiem. Mamy 9 kluczy, moi drodzy. Dobra, robimy jeszcze jedną misję, żeby odblokować ostatni klucz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zniszczy bazę przeciwnika. Więc robimy sobie tak, oczywiście robimy sobie jednostki tu na początek, żeby tutaj nie było problemu jakiegoś atakowania dziwnego nas, czy cokolwiek. Tak, co prawda mogliśmy kolejne 600 dozbierać, już mieć oczywiście robota, ale to mogłoby się też odwrócić przeciwko nam, więc oni są zawsze ten plus, że ci z karabinami są zawsze w stanie wejść na jakby wieżę, więc to jest ten bardzo duży plus. Dobra, on widzę na razie tutaj mocno nic nie robi w ogóle.
Jeszcze jednego potrzebuję zrobić. Oddajcie tylko pieniążki. Dobra, jeszcze gites. Teraz możemy was przyspieszyć lekko. O, idzie bocik, idzie bocik. To nie będzie takie banalne. Czy on idzie? Nie zatrzymał się. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, niech będzie. Mamy czterech i nasi wydobywają bardzo dużo. Dobra, tworzymy bota i zatem zaraz będziemy tworzyć drugiego bota. No, przeciwnik, który zaczyna tworzyć boty, powiem wam, nie spodziewałem się, co prawda nasze boty są lepsze oczywiście. O, też już ma dwa boty. Mamy jeszcze trochę ludzi z tyłu. Myślę, że tu rakietniarz jeszcze mógłby pomóc spoko, jeśli są rzeczywiście boty, bo one tutaj, oni bardzo fajnie będą strzelać w plecy im. Jeśli oczywiście podejdą bliżej, bo to nie powiedziane w ogóle. Trzy, jeszcze jednego potrzebujemy zrobić i będzie git. Dobra, i zrobimy czterech rakietniarzy. Oni z tyłu będą bardzo, myślę, fajnie wspierać, szczególnie, że będą stać za botami, czyli boty będą przyjmować tak naprawdę obrażenia, a cała reszta oczywiście powinna już pójść dosyć prosto. Tylko teraz musimy go tak naprawdę zdominować, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Mamy całkiem sporo osób, tak naprawdę. Możemy jeszcze dwóch dorobić. Tracąc tam wiadomo 150, ale dzięki temu będą w stanie o wiele szybciej i wiele mocniej, w sensie wiele więcej przynieść. Dobra, mamy 3 na 3. O, ja nie mogę jeszcze, on już ma czwartego, jeszcze nie mam. Dobra, już mam czwartego. Minimalnie w plecki jesteśmy z nim, co prawda wiadomo, mamy jeszcze rokieciarzy. Rokietników, że tak powiem. Więc niech będzie. Zrobimy sobie, spróbujemy zrobić jeszcze dwa i go zaatakować, jeśli on nie zrobi. Zawsze spróbujemy mieć jednego albo dwa więcej. W ten sposób, dobra. Najlepiej byłoby, idealnie byłoby mieć dwóch więcej. Ale czy dam radę tak wyprodukować? Nie wiem. Na razie produkuję. Jeśli się uda, to od razu idziemy na niego. I lecimy na atak. Proszę bardzo. Rakieciarze, rakieciarze. O, wy jesteście tu w stanie robić piękną robotkę. Bardzo ładnie. I jeszcze dwa zostały. I jeszcze jeden. I idziemy na obronę. Nie interesuje nas to. Jakby siema. Postanowiliśmy się zawrócić, bo po prostu nam nie podobało nam się to, co zrobiliście. Po prostu nie chciało nam się z wami walczyć. I mam wszystkich rakieciarzy w ogóle, to jest piękne. Dobra, teraz już możemy na nich iść, bez problemu. Witam serdecznie, 8. O, jakoś tak wam średnio idzie. O, jeszcze rakiety weszły. O, jak mi przykro. Jeszcze się tu próbuje bronić. No niespecjalnie mu to wyjdzie, myślę. Oj, oj, jaka tu ucieczka. Jeszcze wiadomo, on tutaj ma taką obronę, powiedzmy, specjalną. O właśnie, wyślę jakieś dodatkowe jednostki, ale nie zdążyły totalnie, totalnie nic zrobić. Więc mamy ostatni kluczyk. Jeśli chodzi o armory, tutaj nie mamy jeszcze odblokowanego pojazdu i helikoptera, więc myślę, że tutaj reload speed byłby dobry, szczególnie, że teraz mamy mocniejsze te. Dodatkowo możemy kupić sobie, co to w ogóle jest? Super robota sobie przyzwij za 1000. Ciekawe. Otwieramy skrzynię. To jest też fajne. Dostaliśmy trochę expa i pieniędzy, niech będzie. Moglibyśmy też dostać klucze, oglądając reklamę. W sumie, okej. Dobra, dostaliśmy jeden klucz, czyli możemy za każdą reklamę dostawać mało kluczy. Ale chyba przez to przebrnę. Dobra, mamy kolejną skrzynkę, to otwieramy, czemu nie? Jeszcze więcej doświadczenia i 225. Ta skrzynka była lepsza, zdecydowanie. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie zainwestować więcej w, nie wiem, podstawowe jednostki plus 20% obrażeń. Jakby, jeśli będziemy się bronić, myślę, że bardzo spoko. Jeśli chodzi o to, tych prawie nie używamy. Tutaj moc blasterów będzie totalnie kozacka. No i mamy też 400 coś, moglibyśmy tego robota zobaczyć. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, to może w kolejnym odcinku po prostu tego robota sobie kupimy i zobaczymy, co tak naprawdę z nim się dzieje. A póki co ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Póki co trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym możliwe, że odcinku. No i cześć!